Ksiądz w czasie nabożeństwa wygłosił kontrowersyjne kazanie, podczas którego zaczął obrażać M. Inne Marylę Rodowicz oraz Beatę Kozidrak. Padło kilka ostrych słów w kierunku gwiazd polskiej sceny muzycznej. Wierni byli w szoku, słuchając wypowiedzi duchownego. Ksiądz Michał Woźnicki nie po raz pierwszy wywołał skandal swoim zachowaniem. Niedawno znany duchowny z Poznania wygłosił kazanie, w którym ostro skrytykował dwie królowe polskiej sceny muzycznej. Z ust księdza padły mocne słowa w kierunku Maryli Rodowicz i Beaty Kozidrak, a fani piosenkarek byli wściekli. Ksiądz obraził Marylę Rodowicz i Beatę Kozidrak w czasie swojego kazania. Były salezjanin z Poznania to znana postać w całej Polsce. Pomimo wydalenia ze struktury zgromadzenia duchowne nie chce opuścić swojego mieszkania w domu zakonnym, w którym celebruje prywatne nabożeństwa i msze, nawet podczas pandemii koronawirusa. W domu księdza Woźnickiego niejednokrotnie interweniowała policja, a ostatnia taka wizyta skończyła się zabraniem jednej z wiernych na komisariat. Mimo tego ksiądz Michał Woźnicki nie ma zamiaru rezygnować ze swojej działalności i wciąż organizuje nabożeństwa, które dodatkowo transmitowane są w sieci. Na jednej z mszy duchowny postanowił wygłosić kazanie, które wywołało ogromny skandal. W czasie swojego kazania duchowny z Poznania przytoczył postaci dwóch królowej polskiej sceny muzycznej, czyli Maryli Rodowicz oraz Beaty Kozidrak. Księdzu nie spodobał się występ gwiazd podczas tegorocznego koncertu sylwestrowego, który transmitowała stacja Polsat. Na Sylwestra widzę dwie podstarzałe gwiazdy, Marylę Rodowicz i Beatę Kozidrak, której jeszcze słuchałem, jak byłem na studiach i w wojsku. Jedna na pewno jest w wieku bliskim mojej mamy, pani Rodowicz, a druga trochę młodsza, ale pamiętam jeszcze sprzed pójścia do seminarium, zaczął KS. Woźnicki. Minęło kilkadziesiąt lat, a my widzimy te podstarzałe gwiazdeczki. Jedna niczym czarownica ruszająca się, druga na szczudłach. Jako kapłan mam obowiązek zwrócić uwagę, hola, hola, podstarzałe, spróchniałe matrony, kontynuował ostro duchowny. Ksiądz Michał Woźnicki przekonywał w swoim kazaniu, że wokalistki są już w wieku, w którym nie wypada w taki sposób prezentować się na scenie. Obie piosenkarki znane są ze swoich ekstrawaganckich kreacji i scenicznej charyzmy. Duchowny wytknął piosenkarkom chciwość, a także ironicznie odniósł się do ostatniej afery ze szczepieniami przeciwko COVID-19, które poza kolejka przyjęli polscy celebryci. Nie każdemu będzie dana szybka śmierć, niektórzy się namęczą. Z tego, co kiedyś ludzie podziwiali, zostanie tylko próchno. Zadatki tego już dzisiaj widać.
nie podejrzewam gwiazda obżarstwo, chociaż proszę popatrzeć na pędziałą twarz pani Rodowicz, a jeszcze bardziej na opuchniętą twarz pani Kozidrak. Dwa podgardla, jakby biskupem była, a nie jest. Jeśli to nie jest obżarstwo, to być może bolesny skutek szczepień? Efekt uboczny, mówił kapłan. Mam jako ksiądz prawo zwrócić uwagę, to nie ta droga, ciągnąć do końca jak Tina Turner, czy inne baby za przeproszeniem, że już próchno jest z człowieka, nie widać troski o duszę. Bezwstyd, głupota, kobieca próżność, a jeszcze głupsi ci, którzy na to patrzą i oklaskują i wciąż im się to podoba, zakończył stanowczo duchowny.